Party like Russians. Cześć Bartku, fajnie, że wpadłeś do programu Muzotalk. Witam cię serdecznie. Witam, cześć. Bartku, szykujesz pierwszą solową płytę. Premierowy singiel pod tytułem Ra już ujrzał światło dzienne. Co to za kawałek? To jest piosenka afirmacyjna, piosenka z przekazem, piosenka poważna, o poważnych sprawach. Mówiąca właściwie o dualności człowieka i o tej jego ciemnej stronie, ale jednocześnie mówiąca o nadziei, o nadziei możliwości zmiany na lepsze i o tym, że jako ludzie mamy olbrzymi potencjał, który lokujemy może nie tam, gdzie trzeba, ale że jest możliwość, cały czas tli się światełko w tunelu i możemy bardzo dużo zrobić, żeby przekierować się na dobre tory. Tak zwana forpoczta, jak to mówią, album, który się ukaże na wiosnę 2020 roku, stopniujesz napięcie. Co jeszcze się wydarzy do tego czasu, do czasu premiery? To będzie album producencki, czyli żaden z utworów nie będzie podobny do drugiego. Więc będzie bardzo kolorowo, szeroko stylistycznie, aczkolwiek w obrębie rzeczy, które od zawsze mnie kręciły, które ja zawsze lubiłem, czyli są to brzmienia czarne tak zwane, mieszanka funku, neo-soulu, rytm and bluesa z domieszkami popu, muzyki elektronicznej, która też korzysta często z sampli chociażby ze starych nagrań rytm and bluesowych, także będzie to taka swoisty miszmasz. Gdybyś urodził się jaką nacją, to już wiem, że byłby to Amerykanin. Jestem sobą po prostu, staram się być sobą, nie wiem, kim bym był. Dla mnie to jest jakby, wszystko jest naturalne, muzyka jest naturalna i ta forma wyrazu, która rzeczywiście stała się popularna gdzieś tam po drugiej stronie oceanu, jest dla mnie naturalna i wiem, że tacy ludzie są też tutaj i słuchają takiej muzyki, także jest nas więcej. Jestem panem od muzyki, czy tego chcę, czy nie, to rzeczywiście tak jest, bo udzielam warsztatów muzycznych, spotykam się z ludźmi, rozmawiam z nimi, jakby staję się częścią ich życia w pewien sposób. Tak jak moi nauczyciele stawali się częścią mojego życia, mam częściowo wpływ na wrażliwość niektórych ludzi, tak jak na moją wrażliwość mieli wpływ moi nauczyciele. Więc no, rzeczywiście dzięki tej muzyce mogę się spełniać, jest to moja forma wyrazu i moja forma komunikacji. Mam od wielu lat nieprzebrane ilości, pokłady kreatywności, olbrzymie. A ostatnio rzeczywiście dotknęło mnie kilka zdarzeń takich, prywatnych można powiedzieć, które przyczyniły się do tego, żeby przyspieszyć pewne kroki i zrobić w końcu coś dla siebie. Zawsze rzeczywiście wspomagałem innych artystów, ale no myślę, że czas jest rzeczywiście samemu się wypowiedzieć. Myślę, że dojrzałem, pierwszy siwy włos się pojawił, nawet nie jeden, więc... Tu cię mam. Jest. Także no, mam o czym zaśpiewać w końcu, a poza tym chciałbym się troszeczkę pobawić w końcu, dlatego na tej płycie będzie dużo imprezowej muzyki.